Dzień dobry, witam serdecznie w mojej cukierence i zapraszam na Red Velvet Cake. Ciasto w pięknym kolorze, wilgotne, z kremem serowym. Oryginalnie przygotowywane jest serem cream cheese, ale nie udało mi się go kupić, więc użyłam serka mascarpone i sera do sernika. Mam nadzieję, że ciasto będzie Wam smakowało. Zapraszam więc na film i proszę pamiętać o subskrypcji kanału Małej Cukierenki. Składniki. Dokładna lista składników i przepis na stronie Małej Cukierenki. Link w opisie filmu i w komentarzu pod filmem. Foremkę w kształcie serca wykładamy papierem do pieczenia. Użyłam foremki silikonowej. Ciasto. Do mąki dodajemy kakao, sodę, proszek do pieczenia, mieszamy. Do drugiej miski przekładamy miękkie masło, dodajemy cukier i ucieramy mikserem przez około 2-3 minuty. Dodajemy cukier wanilinowy i następnie dodajemy po jednym jajku. Po każdym dodaniu mieszamy mikserem do połączenia składników. Wcześniej przygotowaną mąkę przesiewamy na jajeczną masę. Dodajemy maślankę, barwnik spożywczy i łyżeczkę octu. Mieszamy mikserem do połączenia składników. Ciasto wymieszałam jeszcze szpatułką, aby składniki dokładnie się połączyły. Ciasto przekładamy do przygotowanej foremki. Wyrównujemy i wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy w 170 stopniach na funkcji góra-dół przez około 65 minut. Piekłam na najniższym poziomie piekarnika. Po wyjęciu z piekarnika odstawiamy do całkowitego ostygnięcia. Ostygnięte ciasto ostrożnie wyciągamy z foremki, ściągamy papier do pieczenia i wierzch wyrównujemy. Odcięte ciasto kruszymy do miseczki. Ciasto przekrajamy w poziomie dwa razy. Jedną część biszkoptu kładziemy na paterze. Składniki do nasączenia mieszamy. Do wody dodajemy sok z cytryny i cukier puder. Mieszamy. Jedną trzecią ponczu nasączamy biszkopt na paterze. Krem. Do miski przekładamy ser, serek mascarpone, dodajemy jogurt grecki i cukier puder. Mieszamy mikserem, aż krem stanie się kremowy i gładki. Na biszkopt wykładamy około 3-4 łyżki kremu i wyrównujemy. Nakrywamy drugim biszkoptem. Biszkopt nasączamy połową pozostałego ponczu i znów wykładamy 3-4 łyżki kremu. Wyrównujemy. Ciasto nakrywamy ostatnim krążkiem biszkoptu, lekko dociskamy i biszkopt nasączamy pozostałym ponczem. Na wierzch wykładamy 2-3 łyżki kremu i wyrównujemy. Pierwszą warstwę kremu kładziemy dosyć cienką.
Boki również wyrównujemy dosyć cienką pierwszą warstwą kremu. Następnie na ciasto wykładamy drugą, grubszą warstwę kremu i wyrównujemy wierzch i boki. Wierzch tortu posypujemy okruszkami z ciasta. I nasz tort wkładamy do lodówki na parę godzin, najlepiej na całą noc. I nasz pyszny red velvet cake jest już gotowy. Tort jest aromatyczny, wilgotny i bardzo smaczny. Polecam! Dokładny przepis na stronie Małej Cukierenki, link w opisie filmu. Pozdrawiam serdecznie!